Alaskan Road Truckers. Jesteśmy na etapie wyboru profilu Lucek. No i teraz możemy sobie wybrać awatar naszej postaci. Ja wybiorę sobie... O! To nie tylko awatar, ale też mamy prawdziwą postać. I love Alaska. O, tu możemy taką babiczkę. I możemy tutaj wybrać rodzaj odzieży. Wow, fajnie to wygląda. Pierwszy raz odpaliłem sobie tę grę, więc nie wiem, co nas tutaj będzie czekać, ale zaraz zobaczymy. Josh from Truck Stop Radio here. It's a beautiful day outside with clear skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. O, okej. Okay. Kurde, mamy nawet jakąś taką fabułę. Wow. So it's your last day, huh? Mamy nawet jakieś... A, okej. Okay. Danny outside has the shipping documents. Well, good luck starting your own business. No, powiem ci, wstęp wygląda bardzo dobrze. Masz zadbać o swoją ciężarówkę i jej komponenty, ale także o siebie i o swoje zdrowie, energię i jedzenie. Będzie trzeba przetrwać tutaj? Różne ciężarówki do odblokowania, zrób karierę. What? Naprawdę, pierwszy raz odpalam, nie grałem nigdy wcześniej, nie testowałem, żadnych gameplayów nie oglądałem, ani nic, także totalnie... Od nowa razem z wami. Zobaczcie, teraz mamy jesień, zimę, wiosnę. I te pory nam się zmieniają. Mamy godzinę, mamy temperaturę i mamy, że sucho jest, że jest taka pogoda. Zobaczcie, mamy minimapkę. Możemy sobie chodzić postacią, widzimy sobie normalnie nogi. Wygląda to zajebiście. Tu mamy ciężarówki. Przyjrzyjmy się głównie tym ciężarówkom. Okej. Okay. Ciężarówki nie mają jakoś super dużo detali, nie? Nie są też chyba licencjonowane. Okej. Okay. Spodziewałem się dokładnie tego samego, co wy się pewnie spodziewaliście, że to będzie po prostu Euro Truck Simulator albo American Truck Simulator, nie? Gdzie się tylko ciężarówkami jeździ, ale wygląda na to, że będziemy musieli tutaj znacznie więcej rzeczy wykonywać w tej grze. Ciekawe. Z tego co widziałem na zwiastunie, będzie trzeba podłączać nawet przewody gdzieś tutaj do przyczepy albo coś. Chodzi o te hydrauliczne i tak dalej. Dobrze, pochodźmy sobie po tym obszarze, zobaczmy co my tutaj mamy. Najpierw mamy jakąś panią Krysię, która nam wytłumaczy co się tu dzieje. To jest menadżer. Posłuchajmy. A, ona nie chce gadać. Okej. Okay. Ona chce coś nam zrobić. A, okej. Okay. Mamy do dostarczenia już jakieś pierwsze zlecenie. Dobra. Akceptujemy. 6 godzin do dostarczenia. I mamy nasz zestaw już właściwie gotowy, więc... To jest, podejrzewam, że samouczek na samym starcie. Mogłem nie brać tego zadania, bo jeszcze chciałem się tutaj trochę rozejrzeć, zobaczyć co jest. Ciekawe, czy 6 godzin to jest realny czas? Chyba nie. Kurde, patrzę, 17:14. Tutaj mamy jeszcze jakąś ciężarówkę, możemy sobie do niej... Tak, mamy obsługę pada, ja się posługuję teraz padem. Jak na razie jestem podjarany. O kurcze, tu mamy mapkę, znaczy właściwie mapkę ze zleceniami, zgadza się? Mamy kilka dróg. Podejrzewam, że będzie też trochę offroadowych i trudnych terenów do przejechania. Okej, okay, szok. Tu mamy kierowcę i możemy sobie go upgrade'ować. Mamy też warsztat. Mamy wnętrze samochodu i w samochodzie są krzaki, okej. Okay. No dobra, chodźmy do tej ciężarówki i się przejedźmy. Wygląda na to, że to jest nasza baza. No to chodźmy tutaj. O! Muszę tu. O! Patrz na to. I co mam zrobić? I do żółtego muszę podczepić, tak? Mogę to robić padem, mogę to też chyba robić myszką. Staje się. Tak, mogę normalnie sterować sobie myszką, nie ma problemu. Podłączamy. Gotowe. Mamy zrobione, podłączone przewody. Teraz musimy chyba pokręcić podporami. What? Co ty gadasz? Patrz. I co mam zrobić? Musimy padem to robić. Czad. Wow! Popatrzmy na te opony. Kurde, mamy sliki założone. Jedziemy na tor po tej dostawie. Dobrze, wsiadamy. Autostart. Oh, czekaj, kierownica coś. Ej, chyba jest force feedback. Jak będzie force feedback, to się zesram. Mamy. Włączamy za. Hamulec postojowy. Okej, okay, a to wyżej. Tu mamy. Co to jest? Włącz ogrzewanie? No co ty gadasz? Podświetlenie pulpitu? Wycieraczki. Znaczy wszystkie te przyciski możemy sobie przypisać prawdopodobnie też do jakiegoś button boxa, nie? Jeśli gramy na kierownicy, ale... Ło!
kabiny. Dobra, ty zobacz. Ja chyba nie zrobię tego zlecenia, bo będę sikał w tej ciężarówce tutaj. Aparat fotograficzny, tu mamy... Czekaj, co? A, bo to jest mój ekwipunek, okej. Okay. Chipsy, patrz, będziemy musieli jeść. A gdzie mam... O, tu na dole, patrz. Tutaj mamy opisane, kiedy nasz kierowca jest głodny, ile ma energii i ile ma zdrowia. Płaszcz zimowy, niewyposażony. No, jest ciepło. Nie, czekaj, 6 stopni jest, to nie jest ciepło. I możemy się przespać w kabinie, czujesz to? Możemy przejść. What? Okej, okay, najważniejsze. Co się teraz wydarzy? Dodaję gazu. Okej, okay, nie wbiłem biegu. I mam teraz wibracje dość mocne na kierownicy. Posłuchajmy, jak brzmi ciężarówka. Okej, okay, widzę tu jedną ciekawą rzecz. Tu mnie kieruje. Cały czas mi wibruje kierownica, ale jest chyba force feedback jakiś. Change camera, okej. Okay. I patrz! Kierowca przekłada łapy na kierownicy. Nie wierzę! Ja piorę czad! Czekaj. Ja mam 1800 stopni obrotu i w grze automatycznie ustawił się ten kąt obrotu. To nie są wszystkie kamery, to są kamery, które sobie wybrałem w ustawieniach gry jako moje ulubione. Zdaję. Ja wybrałem sobie 3, ale są 4. Dobra, nieważne, no jest kamera z kokpitu. Obraca się kierownica tak jak powinno być. Jedziemy sobie ciężarówką z naszej bazy. Dobra, ej. To jest niesamowite. Czy zegary nam działają? Chyba tak. Niski poziom paliwa? Okej, jedziemy tankować. I jedziemy. Okej, okay, włączyłem sobie teraz taką opcję, która w ETS-ie nazywa się... korekta kamery za skręcaniem? Bodajże. I tak, i dzięki temu jak skręcamy sobie mocno, to obraca nam się kamera w tą stronę co trzeba. I teraz pytanie, z której strony mam zaparkować? A zaparkuję tutaj. To ma znaczenie. No, musimy chyba wysiąść z samochodu i go zatankować teraz, tak? Okej, okay, zaparkowałem obok dystrybutora chyba. Okej, okay, hamujemy. I co dalej? Teraz chyba musimy wyłączyć naszą ciężarówkę. Wyłączmy światła. Cyk. Czekaj, włączyłem. Zostały mi 4 godziny na dostawach. No, to niedobrze. Podświetlenie pulpitu, ogrzewanie mamy. No, ogrzewanie przydałoby się, żeby było włączone. Dyferencjał możemy blokować. Wow. I zapłon. Cyk. Dobra. Wysiadamy sobie. I teraz naszym zadaniem jest zatankować ciężarówkę. Gdzieś musimy mieć wlew. Najpierw kliknijmy tutaj. Użyj przycisku, aby określić ilość. Ok, czyli teraz ile my tu galonów chcemy zatankować? Chwyć pistolet. Włóż do baku. Ok, nie odkręciliśmy kurkę. Włóż pistolet do dystrybutora. Już? Ale szybkie tankowanie. Wow. Chodźmy sobie do sklepu. A drzwi się automatycznie. O. Okej. I teraz możemy sobie zapłacić. Możemy kupić czekoladę. O. Przytrzymaj, by kupić. Kupimy czekoladę i kupimy olej silnikowy. No, dziwna mieszanka. I możemy sobie po sklepie jeszcze pochodzić, zobaczyć co tu jest, ale o. Nie, możemy sobie jeszcze tu pootwierać i z konkretnych lodówek coś tam pozabierać. A mogę kupić kawę?
Mogę kupić wodę gazowaną, mogę kupić kawę, ziomek. Francuska wanilia. Zapomniałem zamknąć ciężarówki, ale chyba nie ma tu dużo złodziei. Siadamy. Czujesz to? Ja się jaram. Zapłon. Hamulec postojowy. Światła. I chyba tyle, możemy ruszać. I co tu się stało? Ktoś na środku drogi stanął. A czy widzicie, że ona, ta gra nie jest taka szczegółowa, nie? Ta ciężarówka nie ma tylu detali. Ale możemy z niej wysiąść. Możemy sobie pójść, zatankować, przyczepić naczepę, porobić różne tego typu sprawy, nie? Zauważ tę ciężaróweczkę. No i będziemy mieli też opcję rozbudowy naszej bazy i prawdopodobnie naszej floty ciężarówek, co nie jest raczej jakąś tam mega nowością, nie? W ETS-ie, o kurde, coś z akumulatorem się dzieje. Świeci się na żółto, zobaczcie, po prawej stronie przy zegarze prędkości pokazał się akumulator. Tak przy okazji, moglibyśmy sobie te zegary wyłączyć, ale na razie chcę mieć wszystko włączone, bo jeszcze nie wiem co i jak. Zaczął padać serio? Co tu się stało? O ty kurczę. Okej. Skręcamy sobie w prawo. Ej, tutaj byle czego dotkniesz i od razu masz bardzo mocne uszkodzenia. Ale trzeba uważać. To włączamy wycieraczki. Jedziemy dalej. Zaczynasz odczuwać głód. Przekąć coś z ekwipunku. No byliśmy na stacji benzynowej i tam mogliśmy sobie żarełko jakieś kupić, nie? Jesteś w pobliżu, ale możesz wjechać na jej teren, by ją odkryć. Okej. Teraz nie mam czasu, bo 2 godziny do dostawy dostało. No i trzeba uważać, bo mogę wpaść w poślizg. Jest ślisko. Dobra, dojeżdżamy do celu i teraz tak. Zaparkuj w dowolnej z poświetlonych stref parkowania i odłącz naczepę. Okej. Więc mamy tutaj do wyboru kilka stref parkowania. Jedna jest tutaj, a druga jest kawałek dalej. Tak naprawdę możemy użyć tych 2 stref, jeśli chcemy. Nie mamy przymusu póki co parkować tyłem. Ciekawe, jak to parkowanie tyłem też będzie wyglądać, prawda? Okej. No i zaparkuję sobie na przykład tu. Czy muszę tu właśnie tyłem? Czemu mi się akumulator zaczął świecić? Tak się zastanawiam. No dobrze. I wyłączamy sobie zapłon. Dajemy hamulec postojowy. Cyk. Wycieraczki możemy już wyłączyć. Wyłączamy sobie światła. I... coś tu jeszcze mamy, ogrzewanie możemy wyłączyć. No i skoro zaczął padać deszcz, to wypadałoby ubrać kurtkę, no nie? O, ekwipunek i załóżmy, tak, zakładamy kurteczkę. Możemy zjeść czekoladę, cyk, zjemy sobie czekoladę, piły łańcuchowej nie będziemy jeść. I oleju silnikowego też nie będziemy jeść, ale możemy sobie wypić kawkę. No o godzinie 21 wypicie kawki to chyba nie jest dobry pomysł. Dobra, zjedzmy więcej czekolady. Oleju nie będziemy też jeść. I mamy kurtkę założoną? Czy moja postać ma kurtkę założoną? Dobra, idziemy sobie do kokpitu i przechodzimy do wyjścia. Dobrze, wychodzimy. Najpierw obniż sporniki. No właśnie, gracze Eurotruckowi mogą o tym jednak zapomnieć, nie? Okej. No i zrobione. Czekaj. Okej, mamy załatwione. Teraz odłączamy przewody. A powiem ci, dostawa nie poszła mi dobrze. 84%? O, czekaj, nie to chciałem zrobić. O,
odpinamy. Czerwony do czerwonego, żółty do żółtego. Ciekawe, czy możemy pomieszać. I teraz ręcznie musimy odłączyć naczepę. Bardzo ładnie. Odbierz wynagrodzenie od menadżera. Mamy, o, zobaczcie, koło minimapki pojawia się taka zielona ikonka, że mamy założoną kurteczkę. Dobrze, i mamy gotowe. Czas dostawy 3 godziny. Dostałem 1100 dolarów za tą dostawę. A nie, czekaj. 4400, tak? Zrobiliśmy nasze pierwsze zamówienie. O, potem będziemy mogli kupić nowe ciężarówki i je chyba jakoś ulepszyć nawet. Tak samo jak jakieś takie dodatkowe umiejętności kierowcy czy coś. Podnieś maskę. Coś tam nie tak było z akumulatorem. O kurde. Co ty gadasz, bezpieczniki? Musisz mieć bezpiecznik, by to zrobić. A ja nie mam. Płyn chłodniczy. Olej. A... Bo tam była ikonka akumulatora, nie? Nie wiem, jak jest w ciężarówkach, ale tu nie widzę akumulatora. Okej, zamykamy maskę. Zobacz, możesz sobie coś naprawiać. Czy my mamy gdzieś indziej akumulator? Może trzeba z drugiej strony zajrzeć? Nie, nie ma dojścia do tego. A co tu jest? Tu też nie możemy sobie zajrzeć. O! Car battery. Ouu! Musisz mieć car battery. Dobra. Tutaj. Trzeba będzie pojechać do sklepu. No mamy trochę kasy, nie? Trzeba będzie pojechać do sklepu i kupić nowy akumulator. Mamy kolejne zadanie do wykonania. Czy my musimy pić wodę? Nie mam pojęcia. Ej, ale wygląda to dobrze, nie? Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Wow. Jestem w szoku, bo myślałem, że to będzie po prostu taka gra nieskomplikowana, w której nic nie będzie działać. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Cześć.